Cześć! Jeśli lubicie dawać własnoręcznie robione prezenty, albo uważacie, że ich kupowanie to pójście na łatwiznę, mamy dziś dla Was kilka ciekawych pomysłów na niedrogie i fajne podarunki DIY. Zobaczcie! Jeżeli chcecie komuś podarować kwiatka w doniczce i szukacie ozdobnej osłonki, która nierzadko kosztuje sporo, to mam dla Was fajną propozycję. Na początku na osłonkę na donicę naklejam imię koleżanki. Teraz niezmywalnym markerem robię kropki wokół liter. Kiedy wykropkuję pożądaną ilość i kształt, odklejam literki. Na koniec wkładam wybraną roślinę i gotowe. Ulubiony kwiat w takiej osłonce sprawdzi się idealnie w roli prezentu i nie nadszarpnie Waszego budżetu. Mydełka własnej roboty są pachnące i ekologiczne. Do tego można im dodać dowolny kształt i ulubione dodatki. Ja pokażę Wam dzisiaj, jak zrobić mydełko peelingujące. Oglądajcie. Na początku ścieram dużą kostkę szarego mydła. Następnie roztapiam je z dwoma łyżkami wody i dodaję 3 łyżki oleju kokosowego. Całość mieszam i czekam, aż się rozpuści. Teraz dodaję 2 łyżki wiórków kokosowych i ponownie mieszam. Na dno pojemniczków wsypuję odrobinę suszonej lawendy, po czym nakładam mieszankę. Mydełka odstawiam do zastygnięcia. Na koniec wkładam je do łupiny po kokosie, owijam celofanem i ozdabiam według uznania. Mydełka własnej roboty to bardzo fajny pomysł na prezent, a jeśli fantazyjnie je zapakujecie, odegrają świetną rolę dekoracji w łazience. A ja pokażę Wam, jak w łatwy i niedrogi sposób zrobić kolczyki. Na początku rysuję 3 kształty listków o różnych wielkościach na materiale skóropodobnym. Teraz je wycinam i przekłuwam. Następnie nakładam je na kółeczko, a na koniec całość zawieszam na bigle. Materiał skóropodobny daje naprawdę wielkie pole do popisu, a kształt kolczyków możecie sobie zrobić dowolny, najlepiej taki, żeby pasował do osoby, którą chcecie obdarować. Myśląc o prezencie, chciałabym zrobić coś taniego, prostego i efektownego. Pokażę Wam dzisiaj naszyjnik z pereł, który każda kobieta powinna mieć w swojej garderobie. Na początku na stalowy drucik nawlekam odpowiednią ilość pereł. Teraz na końcach naszyjnika zawiązuję metalowe kółeczka. Przewlekam przez niego tasiemkę, zawiązuję kokardę i gotowe! Ja ten naszyjnik wykonałam w prezencie dla swojej przyjaciółki, ale nie mogłam się oprzeć i założyłam go, aby pokazać Wam efekt mojej pracy. Niedługo będzie Dzień Kobiet, dlatego jestem pewna, że taki prezent będzie idealny dla każdej z Was. Jak wiecie, nie zawsze potrzeba mnóstwo pieniędzy, aby zrobić fajny prezent. Dlatego dzisiaj pokażę Wam prosty i tani sposób, jak go wykonać. Zaczynam od wycięcia z czerwonego filcu płatków róż i przyklejenia ich do czekoladki. Następnie wycinam dno kwiatowe i przyklejam do główki róży. Owijam słomkę zieloną włóczką i przyklejam do reszty. Pozostało tylko ozdobić całość wstążką i gotowe. Taka ręcznie wykonana różyczka z czekoladową niespodzianką w środku na pewno wywoła uśmiech na twarzy osoby obdarowanej. Prezenty dawane od serca zawsze cieszą. Jeśli macie swoje propozycje tanich podarunków własnej roboty, to podzielcie się z nami na naszej facebookowej grupie albo w komentarzach. A jeśli podoba Wam się dzisiejszy temat, zostawcie łapkę pod filmem. Wpadajcie też na nasz Instagram. Do zobaczenia!